my swe czoło Panu naszemu. Związani z tą ziemią. Właśnie ksiądz biskup dzisiaj mówił o pogaństwie i że ludzie szukają Pana Boga, że wszyscy królowie nie byli chrześcijanami, tylko poganami. Święta Jadwiga poślubiła poganina, ażeby chrystianizować Litwę. I z tej wiary świętej Jadwigi wyrasta też nasza parafia, ufundowana przez króla Władysława. Więc dlatego za to Panu Bogu dziękujemy. Żyjemy w dzisiejszej Ukrainie i dlatego dziękujemy Panu Bogu, że możemy dawać świadectwo wiary, a ponieważ jesteśmy u progu świąt wschodniego obrządku, chcemy w całej Ukrainie miastu wypraszać błogosławieństwo. Dlatego wspólnie zakolędujmy. Niebo i ziemia, niebo i ziemia, nyni dobrze współjuć. Alleluja.
Krainy, by na własne oczy ujrzeć mego Pana, by usłyszeć radosną nowinę, która wszystkim ludziom jest dana. Odjadę do siebie pełen mocy i wiary, ale zanim to zrobię, pragnę złożyć w ofierze Tobie, Królowi, tę szkatułę, która zawiera złoto. Witam Cię, witam na ziemskim padole. Witam Cię, Jezus, dawno obiecany. Witam Cię, śliczne, choć biedne pachole, zrodzone w szopie i złożone na sianie. Składam Ci kadzidło, jako Bogu i kapłanowi, co łaski w krąg sieje. Spraw, abym odtąd podążał taką drogą, co wzmacnia miłość, wiarę i nadzieję. Przez długie tygodnie do Ciebie jechałem, przez góry, doliny, morza. Jeszcze za życia na tej ziemi chciałem zobaczyć Pana naszego i Boga. Dziś pragnę uczcić w Tobie człowieka, zatem składam Tobie w darze mirę gorzką. Dla siebie proszę tylko zmiłowania, o nic więcej Cię nie proszę. Panie bracia i siostry, bardzo dziękuję za tą wspaniałą uroczystość, za ten orszak Trzech Królic, nasze świadectwo wiary. Chciałbym też życzyć wszystkim naszym braciom, grekokatolikom, prawosławnym, niezależnie od patriarchatu, żeby ci świata, jakie сьогодні будуть rozpoczynate w 10 wieczorem, wnesły w ich rodziny, w ich domy багато світла, любові, jedności, a najważniejsze myru, jako sobie tak nam brakuje, żeby ten myr zacerował w naszych sercach, w naszych rodynach, w naszej krainie, a także w całym świecie. Modlimy się dzisiaj osobowo za Ukrainę, za wszystkich mieszkańców Ukrainy, błagajmy o to, żeby na tej ziemi zacerował myr, ład, żeby my mieli dobrych tych naszych władców, jakie nam kierują, żeby one Boga bojały się, żeby nie krały, żeby były sprawiedliwi. I żeby dziś nasza kraina była dla nas domem, żeby z niej nie wciekały, aby w niej chodziły życie i prosławiać cię swoim życiem. Czego błagajmy Boga i prosimy dla nas wszystkich. I osobowo dzisiaj otoczuję modlitwą wszystkich naszych braciów grekokatolików i wszystkich naszych braciów prawosławnych. Pomódlmy się jeszcze wspólnie, oddając nas samych, nasze rodziny, wszystkie osoby starsze, chore, które może nie są z nami, ale łączą się duchowo. Matce naszej Najświętszej Niepowstającej Pomocy, która króluje tutaj w Mościskach, króluje nad nami. Po Twoją obronę. Wydaj mi się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raz i potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód, raz nam zawsze wybawiać. Matko chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas swoje daj, Synowi swojemu nas polecać, swojemu Synowi nas polecać. Przyjmijmy dar Bożego Błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.